Dzień dobry Państwu, witam po wakacyjnej przerwie i kontynuuję swój kurs Najnowsza Historia Polski, Analiza Cybernetyczna. Dziś zajmiemy się analizą powstania III Rzeczpospolitej, czyli okresem 1990-1999. Na poprzednich wykładach, yy, ostatnim, mówiłem o takim. Preludium do przygotowania pod budowę tego nowego tworu geopolitycznego, geostrategicznego w zasadzie, jakim była trzecia i jest formalnie wciąż, chociaż już faktycznie nie trzecia RP. I przede wszystkim zadecydowały o tym trzy osoby, będące na, na trzech strategicznych, kierowniczych, istotnych ze sterowniczego punktu widzenia stanowiskach. To znaczy, przede wszystkim premier i sekretarz Mieczysław Franciszek Rakowski, generał Czesław Kiszczak odpowiedzialny za służby cywilne i MSW i przede wszystkim ta formalna twarz, choć niefaktyczna, całej tej transformacji, czyli generał Wojciech Jaruzelski, który osłaniał od strony militarnej, wojskowej, w zasadzie biurokracji wojskowej, którą reprezentował de facto cały ten proces przekształcenia PRL w trzecią RP punktem zwrotnym powstania trzeciej RP przyspieszającym całość zdarzeń o których za chwilę będę mówił była likwidacja PZPR w styczniu 1990 roku w ostatnim wykładzie tylko nieco o tym wspomniałem, natomiast w kontekście mówiłem w kontekście ostatniego sekretarza, pierwszego sekretarza KCPZP Mieczysława Franciszka Rakowskiego, który chwalił się w dziennikach politycznych tym, że na tydzień przed ostatnim zjazdem partii, chociaż formalnie przysługiwała mu flota rządowa, do Düsseldorfu leciał samolotem Lufthansa. Co też było takim symbolem, z, czyjego, z którego kierunku ta reforma, w cudzysłowie, czyli likwidacja partii, została tu zainicjowana. I ten zjazd pod koniec stycznia 1990 roku, likwidujący PZPR, miał szeroko idące konsekwencje. Przede wszystkim. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była strukturą kierowniczą państwa. Cały ten system sterowania społecznego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był podporządkowany temu, że partia kierowała i korygowała działaniami czy to rządu, czy biurokracji w terenie, czy to rządowej, czy samorządowej, która była ściśle zresztą związana z biurokracją rządową. Ponieważ wtedy decentralizacji nie było i sekretarz KW PZPR faktycznie mógł korygować błędne decyzje wojewody. W sytuacji, kiedy zlikwidowano PZPR, de facto miało to już miejsce na przełomie listopada i grudnia 1989 roku. Dlaczego? Otóż wtedy weszła w życie ustawa, która która spowodowała, że wszystkie partie polityczne wówczas rejestrowane miały równy status, co oznaczało degradację roli kierowniczej PZPR, no i ten zjazd ze stycznia 90 roku tylko sformalizował już wcześniejsze ustalenia postanowienia i Likwidacja partii oznaczała likwidację siły kierowniczej państwa de facto. Nastąpiła entropia systemu, dlatego że nastąpiło coś w rodzaju no, decentralizacji władzy, a przy założeniu, że doszli do władzy ludzie, którzy nie mieli pojęcia o kierowaniu państwem, przede wszystkim ludzie z opozycji politycznej lat 70. i 80., którzy byli inspirowani i byli przede wszystkim posłuszni decyzjom systemów, systemów zagranicznych, które Zdecydowały o reformach, o kierunku reform przełomu lat 80. i 90., no, zapowiadało to wejście na ścieżkę neokolonializmu. Przypomnę, definicję neokolonializmu jest to system formalnie suwerenny, ale całkowicie politycznie, ekonomicznie podporządkowany, uzależniony od organizatora zewnętrznego. I ten organizator zewnętrzny przez te lata 70. i 80. po to hodował tą Opozycję polityczną oraz tę liberalną, wolnomularską frakcję w PZPR, żeby w odpowiednim momencie, właśnie przełomowym lat 89-90, mieć wpływ na, na decyzje, które będą podejmowane w Polsce, przede wszystkim społeczno-ekonomiczne, ale i polityczne. I zacznę właśnie od reform społeczno-ekonomicznych, których. Twarzą formalnie był Leszek Balcerowicz, ale z tego, co mówił docent Kosecki jako zastępca Stanisława Tymińskiego w Partii X, następnie lider Partii X, a Partia X, o której też będę dzisiaj wspominał, była jedyną siłą, która miała możliwości przede wszystkim penetracyjne i umiejętności sterownicze, żeby analizować sytuację społeczno-ekonomiczną w kraju i za granicą, ponieważ miała wykwalifikowane kadry, docent Kosecki nie miał wątpliwości, że za nominacją Leszka Balcerowicza tu na poziomie taktyczno-operacyjnym stał Waldemar Kuczyński, natomiast oczywiście na tym poziomie strategicznym no to była decyzja Saksa i Sorosza. Przede wszystkim Jeffrey'a Sachsa, który, jak wspominałem w poprzednim nagraniu, był autorem kryzysu społeczno-ekonomicznego w Boliwii, jako ten autor właśnie przyjechał tutaj do Polski. I to on był autorem planu, który wcielił Balcerowicz, a oczywiście on był tylko twarzą tego. Natomiast, jak to się mówi, capo di tutti capi na tym poziomie taktyczno-operacyjnym był Waldemar Kuczyński. No i co się okazało. Nastąpiła dramatyczna, dramatyczny, Nastąpił dramatyczny spadek produkcji po 1 stycznia 1990 roku. Przypomnę, że Balcerowicz został po 12 września 1989 roku ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i 1 stycznia wprowadził te reformy. Które tak zadłużyły zakłady poprzez oprocentowanie kredytów, że one nie były w stanie obsługiwać całej produkcji, zaczęły masowo bankrutować. I w związku z tym nastąpiła drastyczna redukcja produkcji, z wyliczeń gusu, które tutaj będę chciał. Pokazać chociaż nie na planszy, ale które sobie zanotowałem. W latach 1990-1991 spadek produkcji w tych największych branżach strategicznych, przede wszystkim w górnictwie, hutnictwie, wynosił aż ponad 33% dokładnie 33,6% spadku. Jest to spadek porównywalny z ze spadkiem produkcji międzynarodowego kryzysu gospodarczego lat 29-33-35 dla Europy Wschodniej. Więc widać, jak ta terapia szokowa uderzyła w branże przede wszystkim strategiczne, ale nie tylko, w rolnictwo. Dlatego, że w roku 1991 ustawą zlikwidowano państwowe gospodarstwa rolne. Państwowe gospodarstwa rolne, które zatrudniały ponad 360 do 380 tysięcy w szczytowym okresie pracowników, ale prowadziły też przedszkola, żłobki, biblioteki, współpracowały ze szkołami, gdzie kształciły kadry oraz miały kooperantów. I one produkowały nowoczesne, to znaczy miały nowoczesne maszyny na tamten okres i zajmowały się coraz to nowocześniejszą produkcją w rolnictwie. A dowodem na to, że była to efektywna produkcja jest jedyny przetrwały dzisiaj zakład dawny PGR-owski, kombinat rolniczy Kietrz, który się znakomicie trzyma i rozwija na Opolszczyźnie i produkuje na eksport z sukcesami. Natomiast likwidacja PGR-ów oznaczała przede wszystkim zlikwidowanie konkurencji dla zagranicznego rolnictwa, które w tym momencie, zwłaszcza w roku 1991, ze swoimi produktami weszło lawinowo, masowo do Polski i to jest też istotne. PGR-y zapewniały na czas kryzysu wojennego dostawy żywności dla gospodarki przestawionej na produkcję wojenną. One były więc podporządkowane pod produkcję strategiczną. Likwidacja PGR-ów wiązała się też z tym, że brał w tym udział kościół, który Znam takie przypadki, tutaj nie czas i miejsce, żeby o tym mówić, bo bardziej chodzi o zjawisko niż o poszczególne przypadki, który na mocy tej ustawy miał mieć rekompensatę po kasacie ich majątków, majątków kościelnych w okresie stalinowskim. I w ten sposób no, nie staną w obronie tych ludzi, i oni poszli w większości na bruk. Wielu z tych ludzi no, później nie podźwignęło się społecznie, i no, część, zwłaszcza młodego pokolenia, wyjechała za granicę. Natomiast likwidacja PGR-ów spowodowała zalew dotowanej przede wszystkim przez Unię Europejską. To był rok, przypomnę, 1991 listopad, kiedy powstała właśnie Unia Europejska przepotwarzona z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i w tym samym czasie nastąpił zalew dotowanej żywności zachodnioeuropejskiej przede wszystkim do Polski. Jeśli chodzi o wyprzedaż banków, to Janusz Szewczak, ówczesny Ówczesny fachowiec od bankowości obecnie związany z ekipą rządową, która rządzi po 2015 roku, natomiast we wcześniejszych latach był niezależnym ekonomistą i wyliczał enumeratywnie, ile przyniosła strat, tak zwana wyprzedaż czy tak zwana prywatyzacja banków. Wyliczył, że Wyniosła ona nawet do 200 miliardów złotych strat, a prywatyzacja PZU z roku 1998-1999-17 miliardów złotych. W tym trzeba uzmysłowić, że w sąsiednich Czechach bankowość była w rękach państwowych w 80%, u nas już w latach 90. tylko w 10-12%. To też jest istotne. W tamtym czasie lawinowo nastąpiło coś, co można nazwać aferami gospodarczymi, które doprowadziły z jednej strony do uwłaszczenia nowej i starej nomenklatury tej związanej z liberalną frakcją w PZPR-ze, MSW i wojsku, a także tej nowej związanej z opozycją. I przypomnę tutaj takie afery jak Artbi, afera Foz i y, 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 inne, y, które enumeratywnie wyliczała tylko partia X jako partia y, mająca kadry fachowe, które potrafiły wyliczyć y, cały ten mechanizm, który doprowadził do de facto przejścia ze stanu gospodarki państwa. Autonomicznego, czy o ograniczonej autonomiczności już w latach 80., ale do systemu samosterownego wręcz neokolonialnego. I tu polecam Państwu biuletyn partii X, który jest dostępny w PDF-ie na stronie socjocybernetyka, choćby, gdzie tam właśnie docent Kosecki, ówczesny zastępca Stanisława Tymińskiego, wylicza skutki. Reform społeczno-ekonomicznych Kuczyńskiego, Balcerowicza i innych. No dam Państwu takie przykłady. W roku 2011 były premier Józef Oleksy, nieodżał nieodżałowanej pamięci, nie żyjący od kilku lat, przyznał, że prywatyzacja, jaka miała miejsce od samego zarania III RP, miała przydomek wręcz złodziejskiej. I co ciekawe, służby specjalne nie zapewniły żadnej najmniejszej osłony kontrwywiadowczej. Jego kolega partyjny, Wiesław Kaszmarek, przyznał, że gdy rząd sprzedawał cementownię Gurażże spółce rzekomo belgijskiej, nie wiedział, że sprzedaje ją spółce koncernowi niemieckiemu. Tak wyglądało rozpoznanie. Władz tutaj państwowych ówczesnych co do całego tego procesu. I przykład tej cementowni choćby góraże, którą Niemcy, którzy ją przejęli, oceniali na najnowocześniejszą w Europie pokazuje, że był to fragment większej całości, ponieważ Niemcy w tamtym czasie opanowywali cementownie i w Austrii i w Czechach i właśnie na ziemiach odzyskanych w Polsce, jakby tutaj koncentrując się na terenach, które, którymi władała jeszcze trzecia Rzesza do roku 1944/45, więc miało to takie, no, było to posunięcie ze strony władz niemieckich strategiczne i przemyślane. Podobnie miało miejsce tutaj, podobne rzeczy działy się, jeśli chodzi o cementownię Wierzbica pod Radomiem. Zakłady sprzedano, według wyliczeń profesora Kazimierza Poznańskiego, autora książki Wielki Przegręt, średnio za 1 piątą ich faktycznej wartości. Co ciekawe, wspomniana przed chwilą przeze mnie cementownia Gurażże, miała być przejęta przez polski kapitał, ale odmówiono sprzedaży podmiotowi polskiemu. I następca Janusza Lędwandowskiego, który rozpoczął cały ten proceder, Wiesław Kaczmarek dokonał co ciekawe zwolnienia podatkowego dla inwestora zagranicznego, którym okazał się inwestor niemiecki, co w praktyce oznaczało darowiznę. To jest istotne. Podmiot Polski czegoś takiego nie mógł się doczekać, no i transakcja z przejęciem cementowni Górażdże przez podmiot Polski nie doszła do skutku. Więc było to zamierzone, widać działanie mające na celu podporządkowanie strategicznych gałęzi gospodarki kapitałowi zagranicznemu, tutaj w tym wypadku zachodnioeuropejskiemu, niemieckiemu. I w tej chwili Polska nie posiada w swoich rękach żadnych cementowni, ale to mówimy o czasach obecnych. W latach 90. ten proces się rozpoczynał. I tutaj bym prosił o plansze dotyczące właśnie spadku produkcji w tamtym czasie. Jak widzimy, plansze numer 1 produkcja stali. I widzimy rok 1000, przełom lat 89, 90, 91. To widzimy drastyczny spadek produkcji. Największa produkcja miała miejsce do okresu tak zwanego karnawału Solidarności, 80, 81. Natomiast później ten spadek następował, ale ewoluował w górę do końca PRL. Natomiast po terapii szokowej Balcerowicza widzimy wyraźny spadek produkcji stali. Podobnie ma miejsce spadek produkcji węgla kamiennego. I widzimy ze 193 milionów ton do 112 w roku 1999. 100, 193 miliony ton pod koniec lat 80., czyli w ciągu dekady zmniejszyła się produkcja o ponad 80 milionów ton. Kwas siarkowy podobnie tutaj produkcja zmniejszyła się wręcz o 50% z 3,2 miliona ton pod koniec lat 80 i z drastycznym spadkiem właśnie na przełomie 89, 90 i 91 i do 1999 roku już to było 1,5 miliona ton. Jeśli chodzi o produkcję właśnie cementów, przed chwilą wspominałem o cementowniach, no to widzimy z 17 milionów ton pod koniec lat 80. do 11,9 miliona ton w połowie lat 90. To też jest istotne w kontekście choćby tego, o czym wspominałem, o tym wrogim przejęciu. Przedmiot, wrogie przejęcie był obecny na wielu zachodnich, choćby anglosaskich uczelniach ekonomicznych. W Polsce go nie było, dlatego ekonomiści nawet w tym kierunku nie byli kształceni, żeby przeciwdziałać tego typu decyzjom. Więc widać, jak cała ta kooperacja w cudzysłowie destrukcji, entropii, o której dzisiaj będzie mówił kolega Dominik Dudek, przebiegała na wielu płaszczyznach, w wielu dziedzinach życia, także na niwie akademickiej. Tutaj widzimy, proszę państwa, długość eksploatowanych linii kolejowych i w 1989 mieliśmy 26,5 tysiąca kilometrów linii kolejowych. A już pod koniec lat 90. ta liczba spadła do nieco y, około 23 tysięcy, 22,9 tysiąca kilometrów. Y, w tej dekadzie było to, ostatnio nie patrzyłem, ale około 16 tysięcy kilometrów już. Y, natomiast no, skupmy się na dekadzie lat 90., czyli y, w ciągu y, zaledwie dekady y, o 4 tysiące kilometrów spadła y, y, długość linii kolejowych. Z tym, że Przyspieszyło to po tak zwanej piątej nieformalnej reformie Jerzego Buzka, o czterech będę jeszcze mówił. W związku z tym, że powołano, zlikwidowano jedną spółkę PKP, powołano do życia spółki na jej miejsce kilkadziesiąt spółek, co spowodowało brak przejrzystości decyzyjnej, brak kompetencji w poszczególnych spółkach, no i to ułatwiało entropię systemu. Na koniec widzimy zmiany demograficzne. W tamtym czasie ym, współczynnik reprodukcji netto czerwoną linią i granica y, zastępowalności y, pokoleń, y, przepraszam, y, czarną linią, przepraszam, y, czerwoną zastępowalności pokoleń i liczba ludności zieloną linią. I widzimy, że to, co wypracowaliśmy w okresie PRL-u, ani drgnęło na plus w okresie trzeciej RP. Do dnia dzisiejszego, a w latach 90., ten spadek wręcz był znamienny, choćby właśnie poprzez uderzenie w gospodarkę, gdzie ta klasa robotnicza, przede wszystkim górnicy, hutnicy, ale i pracownicy PGR-u, mieli zapewniony rozbudowany system socjalny, który z dnia na dzień stracili. No, i przez to zaczęły rozpadać się rodziny. Tu statystyki kościelne są też istotne. Widać, że o ile ilość rozwodów w tamtym czasie ja dokładnie ich nie jestem w stanie przytoczyć była minimalna. No w 90 roku. Ilość dzieci, z tych, które poczęły się z nieślubnych związków, to było 4%, a po, pod koniec zeszłej dekady to już było 22%. No to brało się to stąd, że, że właśnie rozpoczęła się polityka rozbijania społeczeństwa poprzez właśnie utratę pracy, utratę, utratę dochodów, wszelkich oszczędności, bo. Ta polityka likwidacji banków oznaczała też likwidację oszczędności dla wielu oszczędności życia i ci ludzie z dnia na dzień stracili możliwość funkcjonowania, co spowodowało, że no demografia musiała runąć. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj ta granica zastępowalności pokoleń to jest istotne, o ile była w roku 89 powyżej jeszcze. Wskaźnika 1, czyli tak minimalnie na plus, to, w tej, to pod koniec już dekady, lat 90., to już było poniżej 0,654. To się w różnych momentach później, jako sinusoida jak widzimy tutaj, tą, tą czarną kreskę. Troszeczkę górowało, no to te podwójne becikowe związane z decyzją Ligi Polskich Rodzin z 2006 roku troszeczkę drgnęło w górę, natomiast później zaczęło ponownie spadać i w zasadzie te, te 38 milionów do dzisiaj nie zostało przekroczone. Mówimy o ludności polskiej, nie mówimy o ludności napływowej, która w ostatnich latach masowo tutaj napływa. No, i trzeba uwzględnić, że po 2004 roku miliony młodych Polaków w wieku produkcyjnym, przede wszystkim z tego wyżu demograficznego lat 70. Gierkowskiego, wyjechało pracować już za granicę, i wielu już nie wróciło i nie wróci. To tyle, jeśli chodzi o plansze. Dziękuję. Jeśli chodzi o likwidację majątku narodowego w tamtym czasie, to tylko partia X poprzez swoje biuletyny wyliczała enumeratywnie przestępstwa duetu Kuczyński Balcerowicz. Oczywiście ci ministrowie się później zmieniali w Peletonie, natomiast polityka zaksa Sorosza, którą tych dwóch panów firmowało na samym początku, ani drgnęła nie uległa zmianie. I nic dziwnego, że w późniejszym czasie, w roku 2008, nastąpił atak na byłego lidera partii X, docenta Józefa Koseckiego, ze strony właśnie Waldemara Kuczyńskiego, który właśnie został na podstawie statystyk, które prowadził docent Józef Kosecki, zdemaskowany jako autor podporządkowania polskiej gospodarki kapitałowi zagranicznemu, czyli... Przepotrważenia w system neokolonialny. I dlatego Kuczyński poprzez IPN -y zaatakował docenta Koseckiego, ale to jest temat na inny wykład. Ja tylko napomnę o tym ze względu na wagę całego no, tutaj zjawiska i dlaczego tylko partia X o tym mówiła. Właśnie dlatego, że wywodziła się ze Zjednoczenia Patriotycznego Grumwald i Ligi Narodowo-Demokratycznej, które kształciły kadry które kształciły kadry przyszłej niepodległej Polski, co zarzucono wśród działaczy opozycji oraz tej liberalno-wolnomularskiej części Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przekształconej w roku 90. w socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej. I ten ruch kadrowy, jakim była partia X, mógł być zagrożeniem dla systemu, i w, tej, i w tym momencie, właśnie przejdę do reform politycznych, chociaż jeszcze, przepraszam, wspomnę o redukcji produ produkcji zbrojeniowej to jest bardzo istotne. Dlatego, że dzisiejszy wykład zakończę na roku 1999, to jest roku, kiedy Polska formalnie weszła do NATO, trzecia RP, tak trzeba to precyzyjnie nazwać. I w roku 1991 do kwatery głównej NATO wysłany został rządowy dokument, zwany raportem zespołu doktora habilitowanego Konrada Tota. Tota się pisze. Zawierał on wszystkie dane dotyczące restrukturyzacji przemysłu obronnego i lotniczego. Było to działanie czysto szpiegowskie, dlatego że odtajniało wszelkie sekrety polskiego przemysłu zbrojeniowego kwaterze głównej NATO. Miało zgodę zarówno ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, jak i władz rządowych. A w roku 1992 przybyły do Warszawy generał Colin Powell, późniejszy minister obrony. Dowódca sił, które zaatakowały Irak rok wcześniej, w roku 1991, powiedział, przyznał, że należy porzucić nadzieję na uratowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wam, wam on jest niepotrzebny, tu go cytuję: Od nas dostaniecie wszystko. Przemysł zbrojeniowy w tamtym czasie to było 10 ośrodków badawczo-rozwojowych, 82 przedsiębiorstwa zbrojeniowe. 600 kooperantów, czyli takie zespoły, które zakłady zakładziki mniejsze, które kooperowały 700 zakładów cywilnych mogących na czas wojny przejść na produkcję yy, wojenną, 3400 przedsiębiorstw mających przydzielone zadania gospodarczo obronne na czas wojny. I to wszystko zostało podporządkowane yy, no, tutaj yy, pod decyzję kwatery głównej NATO w tamtym czasie. I zaowocowało to oczywiście redukcją armii z 400 tysięcy do około 200 tysięcy pod koniec lat 90. No tutaj krytycy tego, co powiem, mogą powiedzieć, ale to nastąpiło wraz z innymi państwami. Owszem, po układzie wiedeńskim z roku 1990 nastąpiła redukcja armii w Europie, natomiast u nas nastąpiła też redukcja przemysłu zbrojeniowego. W Europie Zachodniej bynajmniej nastąpiła tylko tam restrukturyzacja, a dzisiejsze wydarzenia z roku 2022 wskazują, że ta produkcja zbrojeniowa w Europie ma się dobrze, natomiast u nas jest śladowa i to pokazuje, że dlaczego to zrobiono? Dlatego, że wyciągnięto wnioski że armia przejęła władzę w roku 1981 i mogła stanowić zagrożenie dla neoliberalnej polityki, która prowadziła Polskę w kierunku neokolonializmu i przejąć władzę i zmienić, zmienić rządy w kierunku bardziej prospołecznych, pronarodowych. I w tym, w tym wypadku uderzono i w armię i w jej podstawy, czyli przemysł zbrojnowy, żeby armia na czas wojny potencjalnej wojny z państwami NATO, choćby takiej jak miała Jugosławia, no nie miała zaplecza, żeby się bronić. To też jest istotne. I teraz już przejdę płynniej do reform politycznych. Przy redukcji. Yy, yy, Wojska i przemysłu zbrojeniowego od razu nastąpiła redukcja, w zasadzie likwidacja służb specjalnych i restrukturyzacja milicji obywatelskiej przekształconej, przepotwarzonej w zasadzie w policję, ale nie policję państwową bynajmniej. Do dzisiaj ta policja ma nazwę wyłącznie policja, nie wiadomo komu ona służy nawet formalnie. Proszę zwrócić uwagę, że w tamtym czasie, a to była decyzja jeszcze urzędującego do przełomu czerwca i lipca 1990 roku generała Czesława Kiszczaka, oznaczała, że przekształcenie wiosną 90 roku Milicji Obywatelskiej w Policję oznaczało, iż likwidowano poszczególne piony Milicji Obywatelskiej, przede wszystkim pion przestępczości gospodarczej. I dlatego te reformy destrukcyjne Kuczyńskiego-Balcerowicza odbywały się bez większych przeszkód, ponieważ policja w tamtym czasie nie miała pionu do walki z przestępczością. I dlatego takie afery jak FOS, jak Art.B, jak uwłaszczanie nomenklatury mogły płynnie mieć miejsce bez najmniejszych przeszkód. Podobnie miała miejsce Likwidacja służby bezpieczeństwa, która miała wydziały do walki z przestępczością gospodarczą, w nowo utworzonym Urzędzie Ochrony Państwa od samego początku takiej, takiego wydziału nie utworzono. Dopiero w późniejszych latach 90. Zaczęto, zaczęto tworzyć tego typu oddziały do walki z przestępczością gospodarczą, ale byli, byli już tam. Zatrudniani ludzie mniej fachowi, natomiast ci fachowcy z Milicji Obywatelskiej służby, ze Służby Bezpieczeństwa albo odeszli na emeryturę, albo wielu zostało zwerbowanych przez grupy przestępcze i koncerny zagraniczne, albo y, też y, nie chciało się tą wiedzą dzielić, czując się pokrzywdzonymi i y, zupełnie odeszli z branży, jak to się mówi. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że w tamtym czasie dosent Kosecki i jego zastępca Adam Hempel mieli cały program szkolenia nowoczesnej kadry dla Policji Państwowej, którą zamierzano odtworzyć w programie Partii X na wzór Policji Państwowej II RP. I w tamtym czasie docent Kosecki na przełomie lat 89-90, w tym w zasadzie jedynym, ostatnim, jak się okazało, roku akademickim, no, dostał się jeszcze kanałami partyjnymi z cyklem wykładów dla kadry policyjnej, i tam też wy, wykłady prowadził z takich dziedzin jak właśnie przestępstwa gospodarcze szkolił w tym kierunku kadry. No, Władze jak się zorientowały o co chodzi, no to zlikwidowały Akademię Spraw Wewnętrznych. Nie odtworzono jej w żadnym wypadku. To co dzisiaj się nazywa Wyższą Szkołą Policji, to jest choćby w Szczytnie, w Pile czy w innych miastach, to są szkoły o profilu zawodowym, nie kształcą one kadr na poziomie tym generalskim. Co pokazuje, że policja i jej rola została zredukowana do roli pomocniczej, a nie do roli tutaj no, strategicznej. Rol, rol, rolę pomocniczą miała tak zwana policja polska, czyli policja, kol, jak to się mówiło, granatowa w okresie okupacji, która wspomagała władze okupacyjne niemieckie, także no, również w walce z przestępczością, ale także w walce z ruchem oporu. To też jest istotne. I taką rolę rolę pomocniczą obecnej policji władze trzeciej RP właśnie powierzyły i kadry jeżeli są kształcone na poziomie tym generalskim to są kształcone za granicą a oczywiście w akademiach czy to amerykańskich czy niemieckich najlepszych tajników wiedzy no nie sprzedaje się przeciwnikowi tylko się kształci go w tym zakresie jaki jest niezbędny organizatorowi do kontroli Kontroli swojego systemu podporządkowanego. Przy likwidacji służb specjalnych i pionów milicji obywatelskiej miały miejsce oczywiście tak zwane lustracje. Tu wspomnę listę Milczanowskiego, listem Macierewicza. I o co tu proszę Państwa chodzi? Docent kosecki, który jak wspominałem wykładał w Akademii Spraw Wewnętrznych, później szkolił policjantów także w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w latach 90. magistrantów z policji. Lista Macierewicza, ta pierwsza lustracja spowodowała, i tutaj mówił mi jakie miał relacje ze strony policjantów, że no, obywatele nie chcieli współpracować ze służbami. Dlatego że Obawiali się, że przyjdzie kolejny następca Macierewicza i wszystkich współpracowników, na przykład policji, no, zlustruje, a w przypadku, gdyby ta lista dostała się w ręce mafii, no to tam wyrok jest jeden. No i nikt o zdrowych zmysłach nie chciał współpracować z nowo utworzonymi służbami. I w zasadzie ta lustracja Macierewicza Milczanowskiego wcześniej tak naprawdę ona miała wspomagać właśnie reformy neoliberalne Kuczyńskiego, Balcerowicza i ich następców, żeby właśnie służby specjalne, tak jak wspominał premier Oleksy, nie zapewniły osłony kontrwywiadowczej. I to był cel tej ilustracji. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te procesy lustracyjne, te afery lustracyjne, w zasadzie tak to trzeba nazwać one miały jedną cechę zasadniczą. Cechę charakterystyczną. One obejmowały, czy obojętnie, czy to faktycznych, czy fikcyjnych agentów, ale czy tajnych współpracowników tak trzeba to precyzyjnie określić, bo agentem jest współpracownik obcego wywiadu współpracowników polskich służb. Natomiast żadna z tych Ustaw lustracyjnych nie przewidywała, czy uchwał lustracyjnych wcześniejszych, lustracji obcej agentury, co jest bardzo charakterystyczne. Dlatego 30 czerwca 1992 roku, mający opiekę z ramienia Partii X nad kołem poselskim Partii X osobowym, Józef Kosecki, zwołał konferencję prasową w Sejmie pod tytułem Teczki a Mafie Polityczne. I poinformował, że jeszcze jako działacz Ligi Narodowo-Demokratycznej odpowiadał za kontrwywiad ofensywny, był szefem kontrwywiadu ofensywnego później w ramach odpowiedniej komórki w Zjednoczeniu Patriotycznym Grunwald i obecnie w Partii X. Namierzał i namierza obcych agentów, którzy... No, zajmowali wysokie stanowiska w aparacie partyjnym a później już, już tylko państwowym trzeci, czy to PRL czy III RP którzy byli podwójnymi agentami to znaczy formalnie pracowali dla polskich służb ale tak naprawdę ich głównym pracodawcą był obcy wywiad zachodni głównie i lista tych 300 agentów można to znaleźć opis tego w czerwonej książce wpływ totalnej wojny informacyjnej nadzieje PRL o tej liście wspominał również Stanisław Tymiński. Lista obejmowała no, wysoko postawionych polityków, którzy do dzisiaj zajmują wysokie stanowiska państwowe, i oczywiście żadna z gazet ówczesnych, z mediów nie zainteresowała się ten, tą kwestią, co pokazuje charakter tej ilustracji, że było to polowanie na ludzi, którzy pracowali dla polskich służb, żeby po prostu polskie służby nie miały swoich aktywów i były po prostu rozbrojone informacyjnie, co miało ułatwić penetrację i ułatwiło faktycznie Polski przez obce wywiady. I jak wspominałem wspomnę dzisiaj przede wszystkim, jeśli chodzi o walkę polityczną o Partii X. Dlatego, że była to jedyna partia poza kontrolą, po, poza kontrolą układu okrągłostołowego, ponieważ, ponieważ nie wywodziła się z żadnych z tych ugrupowań, które podpisały kontrakt okrągłostołowy i działała społecznie przede wszystkim. A tak na Stanisława Tymińskiego w roku 1990 wskazuje, że System obawiał się zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, systemu sterowania społecznego w Polsce, i dlatego nie dopuszczono do tego, żeby Stanisław Tymiński zwyciężył w wyborach 1990 roku. Dzisiejsze publikacje choćby Sławomira Cęckiewicza wskazują, że nawet ówczesny prezydent PRL, a w zasadzie już trzecie RP, Wojciech Jaruzelski, no, wspomagał Lecha Wałęsę i wykorzystywał służby wojskowe do akcji. No, dezinformującej społeczeństwo, no szkalującej osobę Stanisława Tymińskiego. Ja przypomnę, że Stanisław Tymiński wygrał wszystkie procesy, które wytoczył w telewizji w roku 1994, gdzie oskarżano go, że był związany z Kadafim. Później ówczesny minister spraw wewnętrznych Kozłowski przyznał się, że komputer w centrali MSW był tak zaprogramowany, że celowo generował błędy. Czyli po prostu dezinformacje na temat Tymińskiego. Ale w roku 1991, po wyborach prezydenckich, miały miejsce wybory parlamentarne. Wybory parlamentarne roku 1991, które odbyły się w listopadzie. Partia X miała problemy z zarejestrowaniem list wyborczych. Proszę zwrócić uwagę, że zarejestrowała tylko w czterech okręgach, a mimo to z trzech okręgów posłowie się dostali. Jeden z tych posłów później przeszedł do SLD dlatego, że zagłosował w kwestii aborcji, no tak jak SLD. No i został wyrzucony decyzją docenta Koseckiego z partii i z koła poselskiego i ono było później już nie trzyosobowe, a dwuosobowe, a mimo wszystko partia X miała swoich przedstawicieli i przez cały okres lat 91-93 była zwalczana z tego, co relacjonował docent Kosecki, dlatego że w swoich biuletynach wskazywała, tak jak wspominałem, na szkodliwość polityki, reform w zasadzie, nie reform społeczno-ekonomicznych Balcerowicza i ich następców, jako jedyna miała alternatywny program fachowy, tak zwany Plan X, który jest dostępny właśnie w biuletynie dostępnym na stronie socjocybernetyka w PDF-ie. I w tamtym czasie partia X. Była mocno zwalczana, dlatego że w swoim programie właśnie miała nie tylko alternatywny prospołeczny i pronarodowy program, ale także lustrację i zwalczanie obcej agentury. I doprowadziło to do tego, że decyzją Sądu Najwyższego w roku 1990, 1998 lub 9 została ona jako jedyna zdelegalizowana. Ale co wcześniej zrobiono? Następne wybory parlamentarne, które odbyły się w roku 1993, em, Podniesiono próg wyborczy do 5%, wcześniej to było 3%. Ale partia X miała spore poparcie, no to stało się coś, co można nazwać no, kombinacją operacyjną tu służb trzeciej RP. No, powstała sama obrona. Rzeczpospolitej Polskiej, która miała dokładnie ten sam program i odwoływała się do tego samego elektoratu. I proszę sobie wyobrazić, że w wyborach 93 roku obie partie uzyskały podobny wynik, nieco poniżej 3%, bodajże 2,75, czyli razem byłoby to 5,5% i partia X dostałaby się ponownie do Sejmu, ale ponieważ władze wyciągnęły Wnioski z działalności partii X lat 91-93, no to stworzyły samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej i y, obie partie y, nie dostały się do Sejmu, co było właśnie celem y, tej kombinacji operacyjnej. Ja skupiam się właśnie na partii X, dlatego że reszta tych partii y, były to systemy samosterowne, czyli niesuwerenne, podporządkowane, podporządkowanym y, pod y, Obce wpływy, fundacje, czy to niemieckie, czy amerykańskie, czy izraelskie, jak w przypadku Porozumienia Centrum, można zwrócić uwagę, kto był wśród założycieli Porozumienia Centrum, y by były tam y osoby związane choćby z ze służbami y specjalnymi Izraela, proszę nie wierzyć to, co mówię, proszę to sprawdzić. Natomiast ja skupiam się tutaj na partiach, które a w zasadzie na jednej organizacji, które były systemem autonomicznym. W tym wypadku mówiąc językiem Mariana Mazura, i partia X została właśnie dlatego zdelegalizowana pod błahymi zarzutami, które właśnie docent Kosecki zawsze na wykładach omawiał, że było to absolutne bezprawie. I odwołanie nastąpiło nawet do trybunału w Strasburgu i też co ciekawe, Trybunał w Strasburgu przyznał rację Sądowi najwyższemu III rp mimo wielu lat procesów, który, procesu, który się toczył odwoławczego, no nie jest to przypadek, dlatego że no, partia X była przeciwniczką tak integracji Polski z Unią Europejską. Nic dziwnego, dlatego że konstytucja z roku 1997, która powstała, była dostosowana do integracji z Unią Europejską, przewidywała regulacje w tym zakresie związane, choćby artykuł, przepraszam, artykuł 90 mówi o przekazaniu kompetencji państwa polskiego niektórym organom Unii Europejskiej. No to pokazuje, w którym kierunku zmierzały i reformy społeczno-ekonomiczne i polityczne w tamtym okresie. Przyspieszyły one zwłaszcza w roku 1997, ale o tym za chwilę będę mówił, dlatego że jeszcze chciałem przejść do tak zwanej afery Oleksego z roku 1995, pokazującej jak służby specjalne poza kontrolą państwa no, decydowały o obsadzaniu stanowisk najwyższych państwowych stosując metodę brudnej prowokacji. Afera tzw. Olina z roku 1995, pod koniec kadencji ustępującego prezydenta Wałęsy, była klasyczną prowokacją, która miała na celu odsunięcie od władzy przedstawiciela socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, Józefa Oleksego, który był związany z tą frakcją społeczno-narodową. W roku 1994 jako marszałek Sejmu przebywał w Chinach i namawiał inwestorów chińskich do inwestycji nad Wisłą, podobnie jak premier Pawlak. Premier Oleksy, tak jak wspominałem tutaj wcześniej, przyznawał, i to jest jego wypowiedź z roku 2011, że prywatyzacja miała przydomek złodziejskiej. I on był jako premier ostrożny co do polityki, no, wrogiego przejęcia naszej gospodarki przez um, obcy kapitał i dlatego został odsunięty, a na jego miejsce, proszę zwrócić na to uwagę i tutaj będę wspominał jeszcze o liście Milczanowskiego, przyszedł Włodzimierz Cimoszewicz, ówczesny prokurator generalny, który, minister sprawiedliwości, bo wtedy to była funkcja połączona, który na liście Milczanowskiego jako jedyny został zakwalifikowany jako prawdopodobnie przewrebowany przez CIA, Dlatego, że tam na jego personaliach widnieje, widnieje tu opis, że, proszę sprawdzić listę Milczanowskiego, że przerwano współpracę z wywiadem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w roku 1984. Prawdopodobnym powodem przerwania współpracy był werbunek przez CIA. On przebywał na stypendiach w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście, jak został premierem, no to pierwsi gratulowali mu przedstawiciele dawnego koru związanego z gazetą wyborczą. Zresztą naciski były w tym kierunku Adama Michnika, żeby właśnie Cimoszewicz był premierem i rzeczywiście był on związany mocno z obcym kapitałem i rzeczywiście ten kapitał za jego czasów mocno Oczywiście kapitał spekulacyjny zachodni mocno zaczął dalej inwestować, no w kierunku oczywiście drenażu polskiej gospodarki. To przyspieszyło mocno. Także tu widzimy przyczynę odwołania premiera Oleksego: raz, że namawiał bardziej kapitał chiński, który byłby kapitałem inwestycyjnym, co dzisiaj pokazuje choćby w Serbii, ale i w wielu państwach innych, i na kontynentach innych a nie kapitał spekulacyjny, destrukcyjny, neokolonialny zachodnik, no który, którego twarzą, a w zasadzie obrońcą reprezentantem był premier Włodzimierz Cimoszewicz. I tak jak wspominałem, reformy destrukcyjne przyspieszyły, zwłaszcza po roku 1997, kiedy koalicja AWS Unii Wolności tak naprawdę oddała władzę znowu Balcerowiczowi i nastąpiła tak zwana druga reforma Balcerowicza. I wtedy właśnie sprzedano PZU, dzisiejsi fachowcy, zresztą niezależni eksperci wyliczyli, że nastąpiło 17 miliardów złotych strat jednorazowo, od razu. Natomiast cztery reformy, które rząd Buska przeprowadził na jednej się skupie bardziej, ze względów sterowniczych, były bardzo charakterystyczne ze sterowniczego punktu widzenia. Skupię się na reformie administracyjnej, ale wszystkie je wymienię na sam początek. Były to reformy administracji, służby zdrowia, edukacji i reforma emerytalna. Omówię pokrótce te trzy inne, czyli służby zdrowia. Nastąpiła tak naprawdę komercjalizacja służby zdrowia, powołanie kasy chorych, co doprowadziło do no, trudności pacjentów z, z, z leczeniem. Do 1997 roku takich trudności nie było. Jeśli chodzi o, o reformę edukacji, no, nastąpiła niby w kierunku pozornie przywracającym system przedwojenny, czyli gimnazja, ale te gimnazja miały charakter bardziej no, tutaj destrukcyjne, ze względu na to, że nastąpiła patologizacja wychowania. Okazały się one tak naprawdę wylęgarnią bandytyzmu i narkomaństwa, co pokazywały statystyki Ministerstwa Edukacji Narodowej i cofnęły młodzież w edukacji, wzrostu norm poznawczych, etycznych i ideologią liberalno-wolnomularską w tej wersji skrajnie nihilistyczno-anarchistycznej i cofnęła rozwój polskiej młodzieży. Ja wcześniej jeszcze wspomnę, że nastąpiło, jak była ta pierwsza reforma Balcerowicza, nastąpiło lawinowe likwidowanie zawodówek i techników. I młodzież zawodówek szła do liceów, powstawały nowe licea i prywatne szkoły, te wyższe, które dawały wykształcenie, ale nie dawały wiedzy i facho, fachowej i umiejętności. I tak naprawdę były produkcją bezrobocia. I w tym kierunku ta reforma edukacji również szła. Ona przyspieszyła. Reforma emerytalna, przypomnę, otwarte fundusze emerytalne, później zlikwidowane, gdzie pieniądze z ZUS-u przeszły do prywatnych, związanych z kapitałem zagranicznym funduszy, które następnie były wytransferowywane za granicę. Ale skupię się na reformie administracyjnej. Proszę zwrócić uwagę na mapę polski po roku 1999. Po 1 stycznia 99, kiedy one wszystkie te reformy weszły w tym ta reforma administracyjna. I tutaj się powołam na osobowe źródło informacji, które taką wiadomość mi przekazało. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre województwa, zwłaszcza na ziemiach odzyskanych, choćby lubuskie czy warmińsko-mazurskie odpowiadają Prowincjom Rzeszy Niemieckiej z roku 1937-39. I tu się powołam na osobowe źródło informacji. Była posłanka Halina Nowina Konopczyna. Publicznie powiedziała na spotkaniu, w którym, miałem, w którym brałem udział, że reforma administracji rządu Jerzego Buzka została już w latach 70. przygotowana przez Służby Schuz, czyli zachodnio niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli jak u nas rządziła ekipa Edwarda Gierka. I nie ma w tym przypadku choćby, jak zobaczymy na mapę poszczególnych województw, że niektóre województwa rzeczywiście odpowiadają prowincjom. Prus z 1937, czy niektóre na 14 roku, choćby warmińsko-mazurskie z działowym. I, i, i na, na to bym zwrócił szczególną uwagę. Ale w tej reformie administracyjnej nastąpiło coś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Nastąpiła decentralizacja, czyli kompetencje rządu przeszły na samorządy, choćby w kwestii tak zwanej prywatyzacji. Samorządy, nowo powołane sejmiki wojewódzkie będące państwem w państwie decydowały o wyprzedaży majątku w poszczególnych tutaj województwach czy nawet powiatach poza kontrolą ministerstwa czy premiera. Nastąpiła, nastąpiło przyspieszenie, przyspieszenie wyprzedaży majątku narodowego, czyli wrogiego przejęcia. I tu widzimy, do czego to wszystko zmierzało: czyli dalszego przyspieszenia, przekształcania Polski w system neokolonialny, który w zasadzie już w latach 90. nastąpił. W roku 1999, po tych reformach, nastąpiło wejście do NATO. Na początek nie do Unii Europejskiej, a do NATO. I dlaczego do NATO? Dlatego, że wejście do Unii Europejskiej w tamtym czasie było jeszcze niemożliwe, bo w tym czasie jeszcze produkowaliśmy mimo tych przejęć przez obcy kapitał zbyt dużo i zbyt dużą konkurencję stanowiliśmy. Jeszcze potrzeba było pięciu lat, żeby ta produkcja spadła. Bo proszę zwrócić uwagę, choćby przy produkcji stali. Nawet jak ten kapitał przejął to, to wcześniej ta produkcja mogła przejść w inwestycje, tak? choćby w budowę dróg, linii kolejowych. Natomiast jak przejął to kapitał zagraniczny, no to nastąpi, nastąpiło, następowało zazwyczaj, bez wyjątku praktycznie. Y, takie zjawisko jak, czy zjawiska jak redukcja zatrudnienia, ograniczenia produkcji, wygaszanie y, y, pieców i tak dalej, i tak dalej. Więc y, widać było, że jeszcze y, na integrację z Unią Europejską w roku 99 było za wcześnie, natomiast już, czy, już na tak zwaną integrację ze strukturami NATO po y, reformach w wojsku, wojsku i w... Y, Przede wszystkim we wspomnianej redukcji w przemyśle zbrojeniowym, gdzie nie tylko że zredukowano te zakłady, ale przede wszystkim nastąpił zastój modernizacyjny, nie było transferu technologii nowych. No to taka armia i takie zakłady no nie były groźne dla przeciwnika, i Wejście do NATO było potrzebne pod wojny neokolonialne przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników anglosaskich, czyli Wielkiej Brytanii. I w tamtym czasie, o tym będę chciał mówić w późniejszym wykładzie, no nastąpiła tak zwana agresja zbrojna, w tym wypadku lotnicza na Jugosławię, w której Polska brała udział. Ale minimalny, dlatego że nie miała siły i środków ku temu. Natomiast była takim zapleczem bardziej logistycznym w całej tej operacji. I na tym dzisiaj chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie naszemu wykładowcu. Zapraszamy Państwa teraz na około 10 do 15 minut przerwy i potem dyskusja po wykładzie NHP. Dziękujemy i zapraszamy.